Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejszy odcinek myśli niepoprawnych o prawie podatkowym i o podatkach dotyczy tematu niejako zadanego. Bardzo dziękuję za te wszystkie sugestie dotyczące w ogóle problemów, które Państwo uważacie za ważne. I będę się starał zrealizować Wasze oczekiwania. Może nie koniecznie w tej samej kolejności, bo mam jakąś tam swoją wizję tego, co chcę Wam, o czym chcę mówić. Natomiast to zagadnienie jest dzisiaj bardzo, jak widać, ważne. Chodzi o przypadek, gdy jesteśmy jako podatnicy, to jest problem i prawny, i księgowy, i czysto ekonomiczny. Kiedy my jesteśmy podatnikami, czy to VAT-u, czy podatku dochodowego, tam, gdzie się prowadzi księgi, gdzie pojawia się u nas dokument, który jest wystawiony przez podmiot, którego nie ma w ogóle, zwłaszcza faktura, albo podmiot, który jest, ale który nie wykonał tego, co jest na tej fakturze, bo głównie dotyczy to faktur, ale to może nawet dotyczyć dokumentów celnych, to może dotyczyć innych dowodów, które mamy jako przesłankę zdarzenia o charakterze prawno-podatkowym. No, najprostszy przypadek, najczęstszy dotyczy sytuacji takiej, gdzie kupiliśmy rzeczywiście usługę, usługa została wykonana, dostajemy fakturę za tę usługę, natomiast okazuje się, że ten podmiot, który nam tą fakturę wystawił, albo w ogóle nie istnieje, albo w ogóle tej istnieje, albo tej, a tej czynności nie wykonał. Czyli, ale nie w tym znaczeniu, że ją refakturował na nas, tylko on ją po prostu fikcyjnie na naszą rzecz zafakturował, a jesteśmy ofiarą. Tak, my wtedy jesteśmy ofiarą cudzej podłości, bo on w ten sposób unikał, ten, który w rzeczywistości wykonał tę usługę, unikał opodatkowania, no bo ukrył się gdzieś. Faktura została wystawiona przez inny podmiot. Ten podmiot oczywiście, wiadomo, tego VAT-u z tej faktury nie zapłaci. A my na przykład zaliczyliśmy ten wydatek, bo zapłaciliśmy w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy też a VAT odliczyliśmy. Jak wiemy, problem jest bardzo istotny, bo zjawiska te są częste i niestety będą się powtarzać, no bo VAT, jak wiemy, zwłaszcza VAT wspólnotowy, no urósł do takiej rangi, takiego wehikułu wyciągania pieniędzy, działania na szkodę budżetu, ale zawsze potrzebni do tego są ci pożyteczni idioci. Bo niech się nikt nie obrazi, to jest takie klasyczne określenie, które zresztą kiedyś użył niejaki Włodzimierz Ulianow. Czyli dla tych, którzy bez pieniędzy i nieświadomie popierali dzieło jego, się Lenin występuje najczęściej pod tym pseudonimem. Dla tych, którzy z własnej, bez pieniędzy i w dobrej wierze popierali jego teorię zniszczenia Rosji, to on właśnie nazywał ich pożytecznymi idiotami. No, którzy są pożyteczni, ale są idiotami, bo się w to w dobrej wierze włączą. Mówię o tym dlaczego, że sprawa jest bolesna, powszechna, czyli zakres zjawiska ogromny, ciągle ogromny. I pytanie, kim my jesteśmy w momencie, w którym posługujemy się tym dokumentem. No, tym dokumentem, jeżeli się posługujemy, są takie dwa słowa. A co to znaczy posługujemy się? Wprowadziliśmy go do ksiąg. Na podstawie tego dokumentu zaliczyliśmy wydatek do kosztów uzyskania przychodów albo VAT odliczyliśmy, a często jedno i drugie, no to ten dokument użyliśmy w okolicznościach faktycznych mogących mieć wpływ na powstanie zobowiązania podatkowego lub zwrotu należności publiczno-prawnej. To nie są moje słowa, to jest cytat z kodeksu karnego, z artykułu 270a, czyli użycie faktury sfałszowanej. Jeżeli to jest faktura w rozumieniu podatku od towarów i usług,
no to pamiętajmy, że my popełniamy, to są znamiona czynu zabronionego, popełniamy przestępstwo pospolite. A jeżeli popełniamy przestępstwo pospolite, używając w ten sposób faktury, no to zgódźmy się co do tego, no od ten czyn jest karalny. Oczywiście przestępstwem staje się wtedy, kiedy popełniamy to ów czyn z winy umyślnej, ale o tym za chwilę. Najważniejsze jest to, że ten dokument nie może jako, nie może nasza czynność zaliczenia tego dokumentu w ewidencji do podatku naliczonego czy w kosztów nie może wywołać skutków prawnych. Nie możemy z przestępstwa wywodzić skutków prawnych, czyli przestępstwo nie wywołuje skutków prawno-podatkowych po stronie nabycia. Ono może wywoływać po stronie sprzedaży. Kiedy? Kiedy my świadomie wystawimy fakturę sfałszowaną z VAT-em należnym, czyli fakturę w rozumieniu artykułu 108. Ale to jest przepis szczególny. Ten podatek z tamtej faktury trzeba zapłacić. Natomiast tu nie ma takiego przepisu, który by określał skutek prawno-podatkowy użycia faktury sfałszowanej po stronie nabycia, nabywcy. Bo ja używam, ktoś ją sfałszował, ale ja tę fakturę używam, czyli mój czyn nie rodzi skutku prawno-podatkowego. Jest VAT naliczony z tego tytułu? No nie ma VAT-u naliczonego z tego tytułu, bo nie mamy do czynienia z podatkiem należnym. Podatek należny powstaje wtedy, kiedy ktoś wykonał czynność, a ja muszę mieć dokument potwierdzający tę czynność i ten dokument jest zgodny z prawdą i prawem, przede wszystkim prawdą. Jeżeli ja mam fakturę wystawioną przez podmiot X, który tej czynności nie wykonał, to ta faktura jest niezgodna z prawdą, czyli ja nie jest dowodem tego, no co z niej wynika. To, że jesteśmy dodatkowo jeszcze przestępcą, no to jest jeszcze też ważne. Natomiast na pewno ten dokument nie jest fakturą, tylko jest sfałszowaną fakturą, jest dokumentem fakturopodobnym, używając takiego określenia. I my z tej faktury odliczyć VAT-u nie możemy. Pytanie, czy jeżeli zapłaciliśmy za tą usługę, czy ten towar, i czy my możemy uznać ten wydatek za koszt uzyskania przychodów? I teraz pytanie. Jeżeli, to jest znacznie bardziej relatywne. Tu z jednej strony używamy dokumentu sfałszowanego samemu, popełniając czyn zabroniony. Ale z drugiej strony, jeżeli zapłaciliśmy rzeczywistemu wydostawcy, no to wydatek ponieśliśmy. I można bronić poglądu, że ekonomicznie zjawisko miało miejsce. Kupiłem towar, czy była usługa, zapłaciłem, czyli nastąpiło rozporządzenie majątkowe. Ja ten dokument usuwam z ksiąg, poszukuję prawidłowego dokumentu źródłowego, natomiast nie mam, co bardzo ważne, przesłanek kwestionowania poniesienia wydatku. Wszyscy puryści wtedy powiedzą, no skąd? Przecież nie możesz tego udowodnić innym dokumentem niż fakturą. Ale to nie jest faktura. To jest fałszywka. Fałszywki nie mogę wprowadzić do ksiąg. W związku z tym, ale czy wydatek został poczyniony? Tak, wykonany. Czy też mam majątek, który uzyskałbym w wyniku, na przykład towar, w wyniku owej transakcji? Tak, kupiłem skutecznie. Od kogo? No właśnie nie od tego, co wystawił fakturę, ale kupiłem. Czyli w przypadku usunięcia z ksiąg tej faktury, czyli ona nie może być dokumentem źródłowym, bo nie potwierdza, dokument sfałszowany nie może być dowodem tego, co z niego wynika, bo jest sfałszowany. A nawet więcej, dokument, który nie jest sfałszowany, ale jest wystawiony pod wpływem błędu, też nie daje, nie wywołuje skutku prawnego, ponieważ ten błąd zasadniczy, no, że ten ktoś wystawił mi tę fakturę, był przekonany, że on to wykonał, ale on tego nie wykonał. Też się tak w życiu zdarza. On, oczywiście ten dokument nie może być zachowany w księgach, on nie może być również zniszczony.
ale musi być usunięty jako dowód. No, to, co jest sfałszowane, czy też niezgodne z prawdą, nawet nie będąc sfałszowane, nie może być dowodem tego, co jest na tym dokumencie, no bo przecież nie jest dowodem, bo on jest niezgodny z prawdą. Pytanie, czy my używając ten dokument, no popełniamy czyn zabroniony, jeżeli to jest dokument w rozumieniu ustawy, bo tu wiadomo, kodeks karny wprost mówi, fakturami są faktury w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Czy my w związku z tym, kiedy popełniamy przestępstwo, no kiedy działamy z winy umyślnej, a umyślność jest w tym przypadku bezsporna, to jest kodeks karny, musi być to wina w zamiarze bezpośrednim. Wiedziałem, że to jest faktura sfałszowana i ją specjalnie użyłem, wprowadzając do rejestrów, żeby odliczyć z niej to, co nie mam prawa odliczyć. No bo nie mam prawa niczego odliczyć. No a drugi przypadek jest zamiar ewentualny, czyli polegający na tym, że ja nie chciałem popełnić przestępstwa, ale w sposób zasadny podejrzewałem, że dokument jest sfałszowany, ale mimo, że nie był, że był sfałszowany, godziłem się za jego użycie, czyli działałem z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym. Są takie słynne wyjaśnienia, które złożył w tej sprawie, to były wytyczne, które dał prokurator generalny, wtedy kiedy te przepisy były wprowadzone, przypomnę, to już jest dość dawno, bo to jest 2017 rok, gdzie powiedziane było, że jeżeli to jest prawo karne, to nie jest karno-skarbowe, gdzie nie ma pojęcia rażącego niedbalstwa jako formy winy umyślnej, gdzie w tych wytycznych dla prokuratorów powiedziano, że jeżeli ktoś użył te faktury nieumyślnie, również, a nieumyślność wynika z niedbalstwa lub lekkomyślności, to czynu, ten czyn zabroniony nie ma znamion, jest, ma znamiona czynu, natomiast nie jest przestępstwem, no bo w prawie karnym ta nieświadomość popełnienia czynu nie musi mieć charakter kwalifikowany, tak jak to jest w kodeksie karnym skarbowym, czyli ona wiąże się z tym, że ktoś jesteśmy obowiązani do rzetelności, do tego, co jest do tej dbalstwa, no bo mamy, to tak nazwać można, skoro jest rażące niedbalstwo, no to jest tak zwane dbalstwo. Więc tu można powiedzieć, jeżeli my posłużymy się nieświadomie, nawet w wyniku zlekceważenia, i to jest bardzo ważne, zlekceważenia sytuacji, byliśmy przekonani, że nasz kontrahent to jest uczciwy, porządny człowiek, natomiast on nas oszukał i myśmy nie dopełnili pewnych warunków staranności, czyli byliśmy lekkomyślni, no to powołujmy się na tą przesłankę, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, bo nie popełniliśmy przestępstwa, bo nie było tej ważnej umyślności. Natomiast oczywiście nie obronimy odliczenia, żebyśmy nie mieli złudzeń, bo żeby z tej faktury odliczyć, co jest w ogóle jednym z większych, jak wiecie, paradoksów, to musimy nie tylko nie mieć świadomości uczestnictwa w oszustwie, ale nasza nieświadomość miała być uwarunkowana, znaczy powstać mimo dochowania należytej staranności w tym przypadku. No jeżeli powołujemy się na lekkomyślność lub niedbalstwo, no to zaprzeczamy swojej należytej staranności. W ogóle zaprzeczamy staranności. W związku z powyższym VAT-u nie odliczymy, ale może nie będziemy przestępcami. A to przepis do 8 lat, a z obostrzeniem to nawet to jest ta słynna zbrodnia, do 25 lat, więc pamiętajmy, że rzecz jest bardzo ważna. No i przede wszystkim trzeba mieć dowody czego? Działania w dobrej wierze, czyli działania w sposób staranny, no bo w sumie jest pewnym paradoksem, że w prawie karnym nie jesteśmy karani za niedbalstwo mimo, to jest bardzo ważne, mimo, że powinniśmy być skrzętni, dbali, no ale to jest specyfika właśnie prawa karnego, gdzie nieumyślność jest jednak czymś ważnym, podstawowym, wykluczającym
karalność czynu. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bo zachęcony częstymi dość słowy dotyczącymi tego z tej serii, a także VAT-u dla zaawansowanych, a także, co było dla mnie szczególnie od dłuższego już czasu, jest taka seria szkice Polska-Rosja dotycząca moich zainteresowań od lat stosunkami polsko-rosyjskimi. Wiem, że też budzi, co mnie cieszy, co mnie bardzo, jest dla mnie satysfakcjonujące zainteresowanie. Więc dziękuję bardzo. Mam długą listę postulatów, o czym mam powiedzieć. Będę się starał Państwa postulaty wykonać. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Do widzenia.